Oh, whoa, 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 whoa. Oh, whoa, 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 whoa. Damn it. Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed The Run. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny ekscytujący gameplay z tej gry. Będziemy sobie robić wyzwania, oczywiście, i zaczniemy od wyzwania miejscowi. Zobaczmy, jakie samochody będziemy mieli tu do dyspozycji. 918 RSR. Zobaczmy, jaki tutaj mam zestaw do wyboru. A mamy ich dwa. To jest zestaw stylowy numer 1. I kilka zmian. Inne dokładki. Inne felgi na pewno. I troszeczkę zmieniona karoseria po boku. Zdecydowanie fajniejsze felgi, tak myślę. Odrobinę chyba poszerzony jest. Ale ośki są takie same raczej. Karoseria jest troszeczkę zmieniona, co nie? No dobra, wybierzmy sobie. Kolor możemy zmienić. Wow. Które mi się najbardziej podoba? A, które mi się podoba? No, które? Pomarańczowy, ja wiem. Ale ten spoiler jest strasznie duży. Nie wiem właśnie, czy nie brać... A, biorę czerwony. Co mi tam? Ten samochód wygląda zresztą na jakiś wyścigowy, bo ma takie właśnie malowania. Bardzo ładnie zresztą wygląda. Próba czasowa. Czy uda mi się zdobyć tutaj złoto? Bo oczywiście w nie celuję co najmniej. A to jest naprawdę wysoka poprzeczka. Tym bardziej, że jest coraz trudniej osiągnąć tutaj dobry czas w Need for Speed The Run na wyzwaniach na poziomie, w którym teraz jestem. Ale widzę, że RSR-ką bardzo fajnie się jeździ. Muszę tylko uważać na tych gliniarzy i będzie naprawdę dobrze. Trzymajcie kciuki. Oh, wow, mało brakowało. Muszę pamiętać. Oh, muszę pamiętać o tych powrotach. Okej. Okay. Że mogę ich używać, tak, żeby osiągnąć lepszy czas. Wow. Tutaj jedzie się naprawdę bardzo, bardzo szybko. Ach, kurde, świetnie. To jest już trzeci punkt kontrolny na 4, uwaga! Je! Je! Już? No to chyba platynka będzie, co najmniej. Bardzo proste wyzwanie. Nie wiem, czemu ja go nie ukończyłem w poprzednim odcinku, przecież to trwało pół, ile, minuty? Nie wiem, ale chyba ze maksymalnie 2 minutki. Nie spojrzałem na czas, no nieważne. Najważniejsza jest oczywiście gratyfikacja w postaci medalu, moi drodzy. Ukończyliśmy sobie kolejną listę wyzwań. Prosta autostrada. I jedziemy dalej. Prosta autostrada, a teraz mamy wieczne miasto. Wieczne miasto. Jakie to może być miasto w Stanach? Ostra akcja. No zobaczmy, jakie tutaj mamy samochody do wyboru. V10, RS4, Avant. Avant? Nie, nie Avant, to jest sedan. Okej, okay. GTS-ka, jakaś specjalna edycja. Z4 jeździliśmy ostatnio, ale odblokował mi się właśnie Challenger SRT8. Zobaczmy, co jeszcze. Wow, RTRX, moi drodzy. Valentino Balboni, świetnie. Evo 10. Naprawdę już mam ekstra samochody do wyboru. I jak zwykle ciężko mi się na któryś zdecydować, bo ja bym chciał wszystkimi naraz jechać. No ale odblokowałem sobie tego nowego muscle cara. Jestem jego strasznie ciekawy. Nie mogę wybrać tutaj pakietu ani nawet koloru. Więc no, jest to po prostu wersja jakaś unikalna i trzeba jechać unikalną wersją taką, jaka jest i już. Natomiast boję się, bo jest to muscle car i boję się, że będzie dupę zarzucać konkretnie. Tym bardziej, że pierwszy raz będę jechał to wyzwanie. Prawdopodobnie trasę już jechałem podczas nagrywania kariery. Tylko, że to było jakiś czas temu. Ponad rok. Właśnie, no ponad rok, bez kitu. I no, może być ciężko. No dobra, pierwsze metry naprawdę spoko. Tutaj jest skrót, jedziemy więc prosto. Oh. Wow, mało brakowało. Tak, tak, coś tutaj... Kurde, coś tutaj kojarzę. Tutaj są... Tutaj było to pole. Fucking shit.
No i jest troszeczkę problem, powiem wam. Chyba zmienię sobie kamerę na tą z maski, bo wóz jest naprawdę pokaźnych rozmiarów i niewiele z niego, zza niego tak naprawdę widać, moi drodzy. Dobra. I jedziemy gonić następnego przeciwnika. I cały czas oczywiście pamiętamy, moim zadaniem jest zdobyć co najmniej złoto. A najlepiej oczywiście, gdyby była platyna, jak w poprzednim wyzwaniu, które nie było zresztą takie trudne, jak się spodziewałem. O mały włos ominąłem teraz z poważnego zderzenia, przez które musiałbym pewnie użyć powrotu. Dziwne jest to, że nie ma tu w ogóle ruchu ulicznego, wiecie? To mnie naprawdę... Aj, to mnie naprawdę dziwi. Fuck, maska mi się rozwala. Muszę uważać, żeby daleko nie wyjechać poza trasę, bo mnie cofnie, cholera. Oh man, pojechał też skrótem. Damn it! Spadaj, o kurde, nieźle. Ale przez takie akcje mogę mieć gorszy czas. A na tym mi naprawdę nie zależy. Nie jadę tym skrótem, bo on wygląda podejrzanie. No i bardzo dobrze zrobiłem, bo on prowadził wzdłuż drogi i w ogóle był nieopłacalny, natomiast ten chyba też nie za bardzo, nic nie widzę już, maska się trochę podniosła i jest lipa. Aj. Dobra, gonimy Audi Audi R8 V10 bodajże, bo tu innego Audi raczej nie ma R8, tylko właśnie ta edycja V10. Jest ciężko. Mogłem wziąć jakiś samochód bardziej przyczepny, no niestety tutaj jest troszeczkę problem, ale źle też podjeżdżam do tych zakrętów, wiem. Muszę tak robić, muszę go trochę tam ramować, no bo była już taka sytuacja podbramkowa. Niestety, złoty medal chyba tylko... To ledwo, moi drodzy. Ledwo złoto. Ale i tak jestem zadowolony z tego względu, że no tym samochodem jednak troszeczkę trudno się jechało. Kolejne wyzwanie pod prąd. I jakie mamy tutaj wozy do wyboru? Oj, również widzę, że lista jest pokaźna. Ale teraz chcę troszeczkę odpocząć od słabo skręcających muscle carów. I chyba zresztą nie mam wyboru, bo muscle cara tutaj żadnego nie widzę tak na dobrą sprawę. GTS-ką bym się chyba przejechał. Albo Evo. Zobaczmy prowadzenie właśnie. Normalne, łatwe. Pojechałbym sobie właśnie w Megance. I tutaj też nie mogę wybrać żadnego bodykitu. Jest to również jakaś wersja specjalna. No i startujmy. Moim przeciwnikiem jest Lamborghini Gallardo. Nie wiem, czy Valentino Balboni, ale chyba właśnie Valentino Balboni ze względu na to, że to jest jedyne Gallardo, jakie znajduje się w tym NFS-ie. Przynajmniej ja z innym się nie spotkałem tutaj. Być może oponent posiada jakąś specjalną albo inną wersję, albo nawet zwykłe Gallardo. Ale nie, raczej chyba nie, bo tutaj jak jest jedno Gallardo, to jest po prostu jedno Gallardo i już. Nevermind. Bardzo mi się fajnie jeździ Meganką. Jak do tej pory. Tylko może troszeczkę brakuje przyspieszenia, ale to tam wiecie, nadrobimy na zakrętach, bo prowadzi się dość dobrze. No dobra, koniec gadaniny. Z przodu jedzie dość trudny przeciwnik, który raczej nie daje mi forów jak do tej pory. I jedziemy pod prąd w dodatku. I w nocy. Więc trzeba uważać. No dobra, spróbujemy złapać strumień. Czy coś z tego będzie? Jest ciężko. To nie jest The Crew. The Crew jest tak, że ten strumień łapie się praktycznie nawet i 200 metrów to może przesadziłem. Ale gdzieś 100 metrów za przeciwnikiem to jest chyba troszeczkę dziwne. Oczywiście, strumień aerodynamiczny na pewno się wydłuża w samochodach, które, za samochodami, które jadą około 300 km na godzinę, niż to jest w przypadku prawdziwego życia. No właśnie, w sumie mam wam coś do opowiedzenia, bo jak jechałem na zlot motoryzacyjny w Poznaniu, to jechałem autostradą i jechały dwa samochody i były to dużo lepsze samochody od mojego Passeratiego, nowsze, w których bez problemu można było jechać i 160 i 140 km na godzinę. Mój Passerati radzi sobie
z ledwością, z prędkością 140 na godzinę. Oczywiście da radę się taką prędkość osiągnąć i da się nawet pojechać 160. Z tym, że jest to już no wiekowy samochód, wiekowy silnik, dlatego ja nie chcę go katować, naprawdę lubię go i chcę nim jeszcze trochę pojeździć. A poza tym jest mi potrzebny, więc nie chciałem, żeby się rozleciał. What the fuck, znowu. Jedziemy pod prąd, niestety ciężko zauważyć te trafiki pieprzone. I wyprzedziły mnie dwa samochody, ja jechałem sobie 120, wyprzedziły mnie dwa samochody, które no naprawdę jak dla mnie wtedy jechały dosyć szybko. I tak sobie pomyślałem, spróbuję wykorzystać ten słynny tunel aerodynamiczny. I wiecie co? Te samochody naprawdę równiusieńko jechały za sobą i prawdopodobnie też do Poznania, bo gdzieś tam zjechały, ale oni chyba zjechali na inną drogę, bo ja pojechałem na płatną na dwójkę, a oni pojechali sobie jakąś tam inną wojewódzką. No kurde! Wyprzony zawsze w niego muszę trafić. I tak mnie wyprzedzili. I tak myślę sobie, spróbuję za nimi pojechać, zobaczymy, czy uda mi się wykorzystać ten tunel. I tak jadę, i tak myślę, no, jakoś się tam trzymam, ale tak, wiecie co, zbliżyłem się do tych samochodów, do tego samochodu, który był zaraz przede mną. I tak zbliżyłem się, nie tak, że w zderzak, byłem gdzieś tak z dobre 10 metrów za nim. I naprawdę, żeby ich dogonić, musiałem troszeczkę więcej do gazu dociskać, tak? I jak zmieniałem pas i ustawiałem się za tym samochodem, który był przede mną, to wiadomo, że musiałem dostosować już prędkość. Na tym pasie, gdzie jeszcze całe to powietrze parło na mój samochód, to musiałem więcej tego gazu dociskać, prawda? To już skończył się ten etap, kiedy doganiałem ich i musiałem dodawać jeszcze więcej gazu. A już zaczął się ten etap, gdy miałem tą samą prędkość, czyli dawałem taką samą ilość gazu, jak chyba oni, powiedzmy na to, dajmy na to, nie? Po prostu ustawiłem się za tym trafikiem pieprzonym. I wiecie co? Mogłem sobie po prostu troszeczkę odpuścić tego gazu. I jechałem po prostu lekko. Czułem, jakby mój Maserati w ogóle się nie męczył, a na pewno męczył się mniej. Nie warczał tak jak to on, nie trząsł się nawet tak. A gdy na przykład jeden z tych samochodów z przodu zmieniał pas, to było czuć takie spowolnienie, takie, nie wiem, takie parcie i lekkie kołysanie samochodem. Więc ten tunel aerodynamiczny działa nawet przy prędkości 120 km na godzinę, co oczywiście nie jest chyba dla nikogo tajemnicą, ale o co mi chodzi? Chodzi mi właśnie o to, że jeśli, jak to jest, jak jedzie się 300 km na godzinę za kimś, czy ten tunel naprawdę aż tak się wydłuża, bo na pewno się wydłuża, ale ciekawe o ile i jak ta zależność wygląda. No ale to tak tytułem jakby opowiadań moich doświadczeń z jazdy. Widzę, że mamy tutaj Mercedesa SLS-a, którym chciałbym się teraz przejechać w ogóle. Tak naprawdę mamy tu same koksiarskie wozy, które bardzo mi się podobają. Między innymi ten wspaniały GT-R R35. Oh shit. Mamy też RZ-kę, która niespecjalnie mi się podoba, naprawdę. Czysta dwójka, Ford GT. Zastanawiam się między SLS-em, ale biorę GTR-a, co mi tam. Mogę wybrać, nie mogę wybrać zestawu, jest to prawdopodobnie jakaś unikalna wersja albo coś w tym stylu. No i startujemy. Co tym razem? Musimy jechać na czas, próba czasowa. No mam nadzieję, że zbyt dużo ruchu ulicznego tutaj nie będzie, oh my god. Pieprzona policja. Czy to jest to miasto, w którym w fabule... Oh man! W fabule musieliśmy tutaj uciekać chyba przed pościgiem policyjnym, what the fuck, widzieliście to? Dobra, spokojnie, Jacek. Spadaj, dziadu. Oh yeah. Dobra, musi się udać. I jest, udało się. Nie wiem czemu chyba wszystkich NFS-ach tak strasznie nerfią tego GTR-a pod względem prowadzenia. Czy on w rzeczywistości naprawdę tak słabo skręca? O przyspieszeniu wiem, że jest naprawdę kozackie, ale prowadzenie? No nie wiem, czy aż takie słabe. O! Oh. Gdzie jest blokada? Tutaj, no to jedziemy przez bramki. Teraz może tutaj.
A teraz może tu. O, wow, 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 wow. O, wow, 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 wow. Damn it. Nie jest łatwo, tym slalomem trzeba jechać zupełnie jak w The Crew. Gdy musimy po prostu robić slalom. No, pod tym względem nie wiem, czy to był dobry wybór właśnie z tym GTR-em, ale spróbujmy. Ja się na pewno nie poddam. Nie wiem, czy mam takie parcie na GTR-a. Śmieję się, bo właśnie w driverze San Francisco w ostatnim odcinku tak się jakoś uparłem, żeby przejść jedno z takich cięższych wyzwań właśnie wersją Nissan GTR, znaczy modelem Nissan GTR R35. Podoba mi się ten samochód, naprawdę jest bardzo ładny, szczególnie tył, bo światła z przodu tak średnio mi się podobają. Ja bym coś tam może pozmieniał, tylko nie wiem na co. O, wow, wow, mało brakowało, ale się udało. Okej, super. Muszę uważać. Okej. Dziwnie się spycha te radiowozy, wiecie? Znaczy, takie mam wrażenie, jakbym... O, nie, będą tutaj... A, kurde. Takie mam wrażenie, jakby te zderzenia były bardzo skryptowane nawet, wiecie? A takie konkretnie, jakby tu w ogóle nie uczestniczyła żadna fizyka. Żadna fizyka, to było dziwne. Nie, cofniemy, cofniemy, bo... What the fuck? O kurde, cały ten fragment trzeba będzie przejechać, niestety. Dobra. Ja widzę, że tutaj jest podobnie jak w Need for Speed, na przykład World, albo Most Wanted! Bo oni jadą prosto na ciebie i skręcają dokładnie w tym, na ten kierunek, na który ty skręcasz. A to mnie się nie... A nie, chociaż nie, to też jest skryptowane, więc whatever. Też trzeba by było robić po prostu te slalomy. No, udało się zdobyć złoto. No nie powiem, że było łatwo, chociaż na tym poprzednim wyzwaniu, gdzie jechaliśmy... gdzie jechaliśmy pod prąd, bardzo szybko, no było trochę trudniej, było jednak trudniej. Moi drodzy, ostatnie już wyzwanie dzisiaj, starcie GTR Spec V. Jakim samochodem będziemy jechać? No zgadnijcie. Natomiast tym razem jest to wersja zwykła GTR-a, więc możemy wybrać sobie body kit, czy jak to się tutaj nazywa, zestaw. Tutaj mamy matowego GTR-a. Bardzo ciekawy wygląd. Nie spotkałem się z tym body kitem jeszcze w żadnym późniejszym ani wcześniejszym NFS-ie. I wygląda ciekawie, chociaż troszeczkę może rujnuje kształt GTR-a, kształt, który mi się naprawdę podoba. Ale tak się zastanawiam, bo ten przód jest totalnie zrujnowany i boję się, że tyłek tak samo. Zostawię sobie pakiet stylowy numer 2 z możliwością wyboru koloru. Zobaczcie, o proszę, efekt włókna węglowego plus pomarańczowe elementy, bardzo mi się to podoba. Zobaczymy, co będziemy musieli tutaj zrobić. Okej, i startujemy. Będziemy musieli ścigać się GTR-em naprzeciwko GTR. krótka opcja. No dobra, zobaczymy, jak mi to pójdzie. Okej, złapałem tunel, świetnie, ale tak naprawdę malutko on dał. Okej. Kurde, zajeżdżają drogę. Nie chciał mi... No nie, kurde, ciadę, spadaj stąd. Jak oni jeżdżą w ogóle? Jadę tutaj zobaczyć. Czy to jest dobry skrót? Czy to w ogóle jest skrót? Chyba nie bardzo. Lepiej było tam jechać naokoło. Przynajmniej mniej prędkości by się straciło na tym podjeździe tak naprawdę. A tutaj? Na pewno lepiej pod tym względem, że na tym zjeździe z autostrady nie było ruchu ulicznego przez chwilę. Ale ogólnie te samochody ruchu ulicznego poruszają się z prędkością 200 km na godzinę. Co chyba na żadnej autostradzie na świecie nie jest dozwolone. No zobaczcie, jadę 243 km na godzinę, ale trafiki no jadą niewiele mniej, więc tak szacuję, że to jest 200 km na godzinę. Ale pewności nie mam oczywiście. Dobra, muszę tu uważać. Zmienię sobie kamerę, bo będę lepiej widział z przodu, co się dzieje. Troszeczkę ten GTR ma wielką dupę i no niestety zasłania mi troszeczkę widoku. Bardzo się cieszę, że ustawiłem, że poradziłem sobie z tym dziwnym efektem dymu spod kół,
Bo teraz to przynajmniej wygląda normalnie i wygląda to lepiej. Spróbujemy go zepchnąć na trafola. Same kobalty pieprzone. No dobra. Chyba się trochę udało. Tutaj był samochód... Oh my god! Tam był samochód podobny do Porsche Panamery. Nie Panamery, tylko Cayenne, przepraszam. A to wszystkie Porsche'ki takie same są. A tu był ten właśnie Cayenne, no nie? Taki... Może to właśnie był Cayenne? Nie, zobaczymy. Okej, jestem pierwszy, nawet nie wiem, w którym miejscu ten GTR któryś tam... się rozwalił, czy coś. W każdym razie to wyzwanie powinno się już zaraz kończyć. No i na platynkę chyba powinienem trochę szybciej jechać, bo już jest 2.27 na platyna, a ja mam 2.26 i na złoto jest 2.32. Oh my gosh, jest za daleko, meta! Nie! Musimy powtórzyć! O nie! Niedobrze, nie może być. Okej. No i słuchajcie, tym razem, ach, też nie udało się złota zdobyć. Znaczy tego, z platyny, ale złoto jest, nasze. Koło platyny byłem naprawdę blisko, ale też dałem z siebie teraz wszystko i powiem wam, że naprawdę w tym gęstym ruchu ulicznym było dość ciężko. Na pewno, gdybym powtórzył to jeszcze z 7 milionów razy, to by poszło mi lepiej. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście teraz ze mną w Need for Speed The Run. Na kolejny odcinek zapraszam was już wkrótce, tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.